Sierpniowe dni ukoronowane są 15 sierpnia, największym, można powiedzieć, współczesnym nam zwycięstwem dobra nad złem, zatrzymaniem ideologii śmierci przez Wojsko Polskie, przez naród polski, przez całe świadome swoich praw i obowiązków społeczeństwo. 15 sierpnia to jest data niezwykła. To jest cud nad Wisłą, to jest święto Wojska Polskiego, to jest patriotyzm zwycięski. To jest nasza duma, nasza chwała i nasza chluba. To jest nasze szlachectwo. Niezależnie skąd pochodzimy, niezależnie gdzie dzisiaj jesteśmy, wszyscy Polacy są spadkobiercami 1920 roku. Mają to szlachectwo w sobie. Szczególne szlachectwo i szczególne wyróżnienie mają żołnierze Wojska Polskiego. Szczególne szlachectwo i szczególne ukoronowanie i uhonorowanie należy się dzisiaj żołnierzom Wojska Polskiego. Tym, którzy dziś służą w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej, we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Tym, którzy bronią granicy, jeżeli trzeba, tak jak sierżant Mateusz Sitek, oddają za nią życie, za bezpieczeństwo państwa polskiego. Ci, którzy służą w polskich kontyngentach wojskowych, na misjach, wszędzie na świecie, gdzie taka potrzeba niesienia sztandaru wolności, sprawiedliwości, dobra, piękna i pokoju istnieje, tam są polscy żołnierze. I macie wielkie wsparcie od całego narodu, od nas wszystkich, od wszystkich Polaków. Jesteście naszą dumą, jesteście naszą chlubą, jesteście godnymi spadkobiercami tradycji, najlepszych tradycji oręża polskiego. Żołnierze i dowódcy, wszyscy razem, bo bez jednych nie ma drugich. Sam najlepszy generał, admirał, dowódca nie wystarczy, jeżeli nie ma za sobą całej swojej jednostki, wszystkich swoich podwładnych, wszystkich swoich żołnierzy. To jest wspólnota i tak chcemy to tworzyć. Dzisiaj jesteśmy w przeddzień Święta Wojska Polskiego, jesteśmy w Wielkim Tygodniu Wojska Polskiego. Wczoraj podpisany kolejny kontrakt na 48 wyrzutni do systemu Patriot, produkowanych w Polsce, w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dzisiaj kolejne zakupy już o fundamentalnym znaczeniu. Niedługo będziemy z panem ministrem Bejdą w Inowrocławiu. Będziemy mieli okazję podpisać kolejny kontrakt, ale o tym będziemy mówić za chwilę. Dzisiaj wspólnie z moimi zastępcami, z ministrem Bejdą, Tomczykiem, Wziątkiem, z oficerami, z najważniejszymi dowódcami chcieliśmy uhonorować i podziękować tym, którzy ofiarnie służą dla Rzeczpospolitej. Nie bez przyczyny zacząłem od wymienienia granicy państwa polskiego, bo to jest ten obszar, gdzie odpowiedzialność spada na Straż Graniczną, na policję, ale bez wojska nie byłoby możliwe dzisiaj ochrona i bezpieczeństwo polskiej granicy. W Polsce udało nam się przez pokolenia zachować niezwykłą ciągłość, tradycję oręża, nawet jak Polski nie było, przecież było polskie państwo podziemne. Była Armia Krajowa, były bataliony chłopskie, była walka zbrojna, była partyzantka, byli żołnierze, którzy do końca pozostali wierni ideałom wolnej, niepodległej ojczyzny. Polski mogło nie być przez 123 lata na mapach Europy i świata, a Polska była. Była w naszych domach, w naszych rodzinach, wszędzie tam, gdzie rano witali się i mówili do siebie w naszym ojczystym języku, gdzie kultywowali tradycje i gdzie kultywowali też tradycje odzyskania wolności w zrywach niepodległościowych, w powstaniu kościuszkowskim, w powstaniu listopadowym, styczniowym, później w trakcie I wojny światowej, służąc w różnych armiach, ale niosąc ideę niepodległości państwa polskiego. I po 2 latach odzyskania niepodległości przed największy sprawdzian i zdali egzamin. Dlatego my tu jesteśmy dzisiaj. Dlatego my tu dzisiaj możemy być. Bez nich bez nas nie było. Bez nich nie moglibyśmy dzisiaj podziękować żołnierzom Wojska Polskiego. W przeddzień święta Wojska Polskiego, wszystkim służącym w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej, ich rodzinom,
wszystkim weteranom i kombatantom, wszystkim tym, którzy kiedykolwiek przysłużyli się Wojsku Polskiemu, bardzo serdecznie w imieniu państwa polskiego dziękuję za służbę, za ofiarność, za krew, a jak trzeba, za ofiarę życia. Jesteście naszymi bohaterami. Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie z żołnierzami Wojska Polskiego. Z panią Aleksandrą Mirosław, z panią Julią Szeremetą i z panią Klaudią Zwolińską. Żołnierzami Wojska Polskiego i medalistkami Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Naszymi olimpijczykami. Rozpoczęliśmy od miejsca, w którym trzeba rozpoczynać uroczystości Święta Wojska Polskiego, bo pamięć i tożsamość, to z czego wyrastamy, jest fundamentalna do budowania przyszłości. Drzewo bez silnych korzeni nie wypuści młodych liści. Pamiętaliśmy dzisiaj o olimpijczykach, żołnierzach, którzy w igrzyskach brali udział w okresie międzywojennym. Byli w Berlinie, w Los Angeles, w wielu miejscach, reprezentowali Polskę, zdobywali medale i służyli państwu polskiemu. Byli żołnierzami z 1920 roku, obrońcami ojczyzny w 1939 i powstańcami Warszawy w 1944 roku. Dziękuję paniom serdecznie, bo to był piękny gest, gdzie wspólnie ci, którzy dzisiaj są w służbie Wojska Polskiego i są olimpijczykami, tak jak przed II wojną światową, tak jak w dwudziestoleciu międzywojennym wasi poprzednicy. To jest piękna tradycja, która też jest kultywowana. Dziękuję wszystkim olimpijczykom, żołnierzom, a było ich 80. I gros medali zdobytych przez naszych sportowców to właśnie żołnierze Wojska Polskiego. To pokazuje, że ten sposób jest dobry też. Aktywności, ofiarności i odwagi. Bo ileż wspólnego ma i służba wojskowa, i sport. Trzeba mieć odwagę, determinację, a wspólnym mianownikiem jest miłość do ojczyzny. Bo najpiękniejszy dźwięk, jaki można usłyszeć, to jest Mazurek Dąbrowskiego. Tak jak żołnierz słyszy hymn polski, jak my wszyscy słyszymy hymn polski, to ciarki przechodzą. Dopóki te ciarki nas przechodzą, dopóki jesteśmy wzruszeni wtedy, kiedy słyszymy hymn polski, dopóki słyszymy w naszych sercach ten niezapomniany i niezmienny dźwięk, który daje nam otuchę w trudnych czasach i daje radość w chwilach zwycięstwa. Dziękujemy wam za chwilę zwycięstwa i dziękujemy za walkę. Walkę i starania. Dziękuję wszystkim odznaczonym, uhonorowanym wpisami do Księgi Honorowej, wyróżnionymi jednostkami oraz tymi, którzy otrzymali odznaczenia za ochronę granicy, za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej. Wszystkim tym, którzy dziś zostali odznaczeni, będą w najbliższych dniach odznaczani. Jesteście bardzo potrzebni. Bardzo na was liczymy. Będziemy modernizować polską armię nadal, stawiając szczególnie na indywidualne wyposażenie żołnierzy. Wielkie zakupy, których dzisiaj dokonujemy w tym wielkim tygodniu Wojska Polskiego, wielkim święcie Wojska Polskiego. Transformacja armii, wojska dronowe, medyczne, komponenty wojsk kosmicznych. To wszystko, co się dzisiaj dzieje, przeobrażenie polskiej armii, jest waszym udziałem. I jest w imieniu bezpieczeństwa. Wolność potrzebuje siły. Wolność potrzebuje silnej polskiej armii, siły w sojuszach i silnego społeczeństwa. Potrzebuje naszej wspólnej siły. Możemy to zrobić tylko wspólnie, nie jeden człowiek, ale świadomy swoich spraw i obowiązków naród. Jeszcze raz wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, wszystkim rodzinom, bo żołnierz służy z całą swoją rodziną. Wielkiej rodzinie wojskowej, wszystkiego co dobre. Niech się święci Święto Wojska Polskiego. Niech się święci Dzień Cudu nad Wisłą. Cześć i chwała Rzeczpospolitej. Cześć i chwała bohaterom.